Wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego AN, jeśli spełnione są następujące dwa warunki. Warunki te brzmią następująco. Siódmy wyraz minus 3 razy drugi wyraz to jest 5 i 2 razy pierwszy wyraz plus piąty wyraz to jest 1. Wiemy, że jest to ciąg arytmetyczny, więc zapiszmy wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Czyli mamy an to jest a1 plus n minus 1 razy r. Obecnie w równaniu mamy 4 niewiadome. Właściwie w układzie równań, tak? Czyli mamy jedna niewiadoma to jest wyraz siódmy, kolejna to jest wyraz drugi, dalej wyraz pierwszy i wyraz piąty. Więc spróbujmy zastosować ten wzór, aby ograniczyć liczbę niewiadomych do 2, ponieważ mamy dwa równania, więc spokojnie obie te niewiadome wyliczymy. Potrzebujemy wyraz siódmy, czyli zapiszmy, że A7 to jest równe. A1 plus, i teraz za n wstawiamy siódemkę, czyli 7 odjąć 1 to jest 6 r-ów. Teraz potrzebujemy wyraz drugi, czyli A2. Więc znowu mamy a1 plus, za n wstawiamy dwójkę, czyli 2 minus 1 to jest 1, razy r, czyli r. Pierwszy wyraz nie ma sensu go rozkładać i teraz piąty wyraz to jest a5, to będzie znowu pierwszy wyraz, plus za n wstawiamy 5, czyli 5 minus 1 to będzie 4, razy r. I teraz dla tych trzech liczb podstawiamy te wyrażenia. Czyli pod A7 wprowadzamy A1 plus 6 r-ów. Teraz mamy minus 3. I uwaga, tutaj musimy zastosować nawias. Czyli pod A2 wstawiamy całe to wyrażenie. A2 wynosiło A1 plus r. I to ma być równe 5. W drugim równaniu mamy 2a1 plus za a5 wprowadzamy a1 plus 4r. I to ma być równe 1. Proponuję, aby tutaj opuścić nawias, czyli dostaniemy a1 plus 6r-ów minus 3a1 minus 3r. I to ma być równe 5. Tu po uporządkowaniu co dostaniemy? Mamy 2a1 plus a1 to będzie razem 3a1 i tu mamy plus 4r, to jest równe 1. Z pierwszego równania dostaniemy minus 2a1. Tutaj mamy 6r-ów. I tu jest minus 3r, to razem da nam plus 3r. I to wynosi 5. A drugie równanie możemy przepisać. Możemy zastosować tu metodę przeciwnych współczynników. Tu przy a1 mamy liczbę minus 2, tu jest 3. Więc proponuję, aby pierwsze równanie pomnożyć przez 3. A drugie równanie pomnożyć przez 2. Więc z pierwszego równania dostaniemy minus 6 a1. Teraz tu dostaniemy plus 9 r-ów. I to jest równe 15. A z drugiego równania dostaniemy 6 a1 plus 12 r-ów i to jest równe 2. Więc podkreślmy i dodajmy stronami. Minus 6 a1 plus 6 a1 to nam się wyzeruje, stąd mamy 17 r-ów i po prawej stronie mamy 17. Więc aby policzyć r, obustronnie dzielimy przez 17, czyli nasz r wynosi 1. Teraz wybieramy sobie dowolne równanie.
tak, aby podstawić pod R a jedynkę i policzyć a1. Ponieważ wolno nam wybrać dowolne równanie, ja sobie wybiorę to równanie, czyli będę miała 3a1 plus 4 razy, zamiast r wpisujemy jedynkę, to jest równe 1, czyli 3a1 to będzie równe. Stąd nam wyjdzie czwórka, po przeniesieniu na prawą stronę dostaniemy minus 3 i podzielmy to przez 3, czyli nasze a1 wynosiło minus 1. Czyli rozwiązanie naszego układu jest para liczb a1 wynosi minus 1, a r wynosi 1. I teraz już tylko, żeby wyznaczyć wzór ogólny, wystarczy podstawić do wzoru nasze a1 i r, czyli dostaniemy a n jest równe. Pod a1 wprowadzamy minus 1. W nawiasie mamy n minus 1 razy nasze r. R wynosiło 1. I możemy jeszcze tylko uporządkować ten zapis, czyli mamy a n to będzie minus 1, opuszczam nawias, no właściwie tutaj nic to nie zmienia, ta jedynka, więc mamy plus n minus 1, czyli wzór na n-ty wyraz tego ciągu to jest n minus 2.